Tato, Słucham. znaleźliśmy w internecie konkurs Bóg, Honor, Ojczyzna. No i co? Chcemy wziąć udział. Temat jest ciekawy, ale trudny. Trzeba zrobić film. Pomożesz nam? Jasne. A od czego chcecie zacząć? Rozmawialiśmy z kolegami w szkole, ale to, co mówili, było niezrozumiałe i często dziwne. Tak sobie myślę, że pierwszym krokiem, żeby zacząć zbierać materiał, może być wycieczka. Co powiecie na to, żeby pojechać do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie? Słuchajcie, może po powrocie do domu poszukamy w internecie. Dobry pomysł. Okej, to zaczniemy od Wikipedii. No dobra, co my tu mamy? Bóg, honor, ojczyzna. Dewiza Wojska Polskiego, stanowiąca idealistyczne ujęcie wierności państwu, została wprowadzona po raz pierwszy na sztandarze oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 października 1943 roku. Dominujący kanon interpretacji dewizy to Ojczyźnie wszystko, prócz miłości Boga Najwyższego i honoru. O! Tu też coś jest. W II Rzeczypospolitej oficjalną dewizą były honor i ojczyzna, co wynikało z artykułu 1 punktu 6 oraz wzoru 10 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Dewiza Wojska Polskiego umieszczana na sztandarach jednostek wojskowych. Ciekawe, czy jeszcze na czymś. Patrzcie, dziewczyny. Honor i ojczyzna to też dewiza Orderu Virtuti Militari. Jak mogliśmy o tym zapomnieć? Tato! Tato! Słucham. Chcielibyśmy jeszcze raz obejrzeć Virtuti Militari. Brawo. Świetnie, że tak szybko do tego doszliście. Do kogo należał ten order? Bo raczej nie do ciebie. No oczywiście, że nie do mnie. Nawet nie do waszego dziadka. To krzyż komandorski Orderu Virtuti Militari generała broni Stanisława Szeptyckiego. Czy zbieżność nazwiska jest przypadkowa? Nie, nie przypadkowa. Generał był bratem waszego pradziadka. Czy rodzina, w której urodził się generał, wpłynęła w znaczący sposób na jego późniejsze decyzje i na to, kim później został? Myślę, że był to co najmniej fundament tego, kim stał się generał Stanisław Szeptycki. A być może więcej niż fundament. Powiedziałbym nawet, że kręgosłup albo rama, wedle której poruszał się przez całe swoje życie. Wszystkie wartości, w które wierzył, a szczególnie te trzy, o których dziś rozmawiamy, czyli Bóg, honor i ojczyzna, na pewno generał wyniósł z domu rodzinnego. Generał urodził się w rodzinie ziemiańskiej, która mieszkała od setek lat na terenie ówczesnej Galicji, dziś jest to terytorium Ukrainy. Jego rodzicami byli Jan Kanty Szeptycki i Zofia z Fredry, córka Aleksandra Fredry. Przez to małżeństwo rodzina ta łączyła w sobie wielowiekową tradycję I Rzeczpospolitej, czyli Republiki Wielu Narodów, szczególnie myślę tu o Polakach i Rusinach. Jeśli spojrzymy na przodków generała, na to, kim był otoczony w dzieciństwie i o kim pamięć była żywa w jego rodzinie, to zauważymy wyraźnie trzy tradycje. Tradycję służby Bogu i Kościołowi, wojskową i publiczną służbę ojczyźnie oraz tradycję szlachecką opartą na etosie honoru rycerskiego. Na portretach w domu rodzinnym Stanisław widział twarze swoich przodków, biskupów szeptyckich, służących Bogu w obrządku wschodnim i łacińskim. Dom szeptyckich to był dom, gdzie Bóg stał zawsze na pierwszym miejscu. Dwa jego bracia zostali duchownymi. Roman, późniejszy arcybiskup Andrzej, metropolita lwowski kościoła grecko-katolickiego i Kazimierz, późniejszy błogosławiony ojciec Klemens, archimandryta zakonu studytów, męczennik za wiarę. Służby ojczyźnie Stanisław uczył się od swoich rodziców, ale również od dziadka Aleksandra Fredry. Fredro, najbardziej znany jako komediopisarz,
Był przecież kapitanem armii Księstwa Warszawskiego, odznaczonym Złotym Krzyżem Virtuti Militari i Orderem Legii Honorowej. W starszym wieku posłem na Sejm Galicyjski i członkiem Rady Krajowej, człowiekiem niezwykle zasłużonym dla ojczyzny i narodu. Pośród dalszych przodków generał znajdował wielu wojskowych, na przykład Wincentego Szeptyckiego, bohatera spod Samosierry, pułkownika armii Księstwa Warszawskiego i generała brygady Powstania Listopadowego. Stanisława Szeptyckiego, majora wojsk polskich Księstwa Warszawskiego i Powstania Listopadowego, który zginął w bitwie pod Ostrołęką w 1831 roku. Czy wreszcie braci jego dziadka, Aleksandra Fredry, to znaczy Maksymiliana, Seweryna, Henryka i Edwarda. Wszyscy oni byli kawalerami orderów Virtuti Militari, często dwukrotnie odznaczanymi. Patrząc w dalszą przeszłość, Stanisław widział wśród swoich przodków hetmanów, pułkowników, rotmistrzów i poruczników wojsk polskich I Rzeczpospolitej, uczestników i bohaterów wielowiekowych zmagań o niepodległość ojczyzny. Wreszcie dom rodziny Szeptyckich to był dom ziemiański, w którym tradycja szlachecka i związany z nią etos honoru rycerskiego były zawsze na drugim miejscu, zaraz po Bogu. Młody Stanisław wybrał karierę wojskową i w ten sposób wpisał się w wielowiekową tradycję swoich przodków. Ukończył prestiżowe gimnazjum Jana III Sobieskiego w Krakowie, a następnie Techniczną Akademię Wojskową, Wyższą Szkołę Jazdy i Szkołę Wojenną, czyli Akademię Sztabu Generalnego. Był więc nie tylko świetnie wykształconym oficerem, ale również człowiekiem, który z domu rodzinnego wyniósł przywiązanie do trzech wartości – Boga, honoru i ojczyzny, które to wartości w jego rodzinie były kształtowane od wielu pokoleń. A właściwie za co generał dostał tak ważne odznaczenie? Generał Stanisław Szeptycki otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari za wkład w zwycięstwo Polski nad sowiecką Rosją. Znalazł się on w grupie 12 najwyższych polskich dowódców, którzy zostali wyróżnieni tym odznaczeniem. Jest to tym szczególniejsze wyróżnienie, że w okresie II Rzeczpospolitej, poza tą grupą 12 polskich generałów, nikt więcej spośród Polaków nie został już tym orderem odznaczony. W szczególności kapituła Orderu Virtuti Militari napisała, że generał Stanisław Szeptycki otrzymuje to odznaczenie za wybitny wkład w wojnę polsko-rosyjską. Nie było to zatem uhonorowanie pojedynczego zwycięstwa, ale szeregu zwycięstw i sukcesów, które generał odnosił w trakcie dowodzenia polską armią na froncie litewsko-białoruskim, a później froncie północno-wschodnim w okresie od marca 1919 roku aż do lipca 1920 roku. W jaki sposób generał przyczynił się jeszcze do odzyskania przez Polskę niepodległości? Posłuchajcie, jak o tym pisał w roku 1919 Stanisław Rostworowski, kapitan sztabu generalnego służący pod rozkazami generała, a późniejszy generał brygady, żołnierz Armii Krajowej, pseudonim Odra. Generał Szeptycki w otoczeniu sztabu własnego i wielkopolskiej dywizji nadszedł punkt o 9 przed katedrę i wraz z generałem Konarzewskim przeszedł przed frontem w kolumnie ustawionych batalionów. Na każde jego powitanie „Dzień dobry, chłopcy” odpowiadał potężny chór kilkuset głosów zgodnym echem. „Dzień dobry, panie generale”. Tu każdy żołnierz znał swego dowódcę. Wszak to pod jego okiem surową i ledwo sformowaną dywizję kształcił dalej generał Roja. Dziś te same kompanie, okryte chwałą zwycięstwa, stanęły jako gromady zahartowanych już w ogniu żołnierzy. Nie dziwi więc, że w tej odpowiedzi, zgodnej na powitanie dowódcy, nie czuć było przymusu ni czczej formalności. Oto żołnierz, były rekrut, witał już po chrzcie ogniowym swego instruktora, pana generała. Z oficerami witał się dowódca frontu mocnym uściskiem dłoni. Znał ich wszystkich po nazwisku, a nie ledwie po imieniu. Wszak to pod jego komendą bili się oni jeszcze w roku 1916 pod Rutką Miryńską w dniu 3 sierpnia, gdy to on kołę ratował. Pod jego też zwierzchnictwem przechodzili przez ulicę Warszawy dnia 1 grudnia tego samego roku. To stary, kadrowy korpus oficerski z Legionów witał legionistę, pana generała. A w liście do żony kapitan Rostworowski pisał: „Dlaczego naszego chłopaka nie miałby trzymać do chrztu pierwszy polski generał, który był szefem sztabu armii, jakiej wówczas jeszcze nie było, który ocalił nam Cieszyn wojną z Czechami, rozpoczętą wbrew uchwale Rady Ministrów, a przewiezieniem Paderewskiego z Krakowa może uratował kraj od rewolucji w dni styczniowe, a także z którym, gdy ty, najdroższa, tworzysz nowe życie, twój mąż przesiedział niejedną godzinę dnia i nocy, radząc nad dobrem Rzeczpospolitej”. Czy generał otrzymał jakieś inne odznaczenia za swoje zasługi dla Polski? Generał jeszcze wielokrotnie był odznaczany innymi orderami. Wymieńmy tylko te najważniejsze. Po pierwsze,
również został odznaczony srebrnym orderem Virtuti Militari za udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po drugie, czterokrotnie był nagrodzony Krzyżem Walecznych po raz pierwszy za męstwo okazane w walce z nieprzyjacielem w obronie ojczyzny, też w wojnie polsko-bolszewickiej, po drugie za obronę Śląska, po trzecie i czwarte za czyny orężne w byłych regionach Polski. Otrzymał także Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za tworzenie sztabu generalnego w roku 1921. W roku 1925 otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za całość jego prac w tworzeniu polskiej armii. Państwa Antanty nagradzały również generała swoimi wysokimi odznaczeniami. Wielka Brytania Orderem Łaźni III klasy, Francja Orderem Legii Honorowej również klasy III. Czy to prawda, że generał się pojedynkował? Niestety, tak się złożyło, że generał Szeptycki był publicznie albo w prasie kilkukrotnie pomawiany o czyny, których nigdy się nie dopuścił. Mimo podejmowanych przez niego prób zmuszenia autorów tych kłamstw do sprostowań, nie wszyscy z nich chcieli honorowo wycofać się z nieprawdziwych oskarżeń. Byli wśród nich dziennikarze, politycy i nawet sam marszałek Piłsudski. Generał, nie znajdując innego sposobu na obronę własnego dobrego imienia i honoru, zdecydował się kilkukrotnie na wezwanie swoich adwersarzy na pojedynek. Do niektórych z tych pojedynków doszło, do innych, jak na przykład z marszałkiem Piłsudskim, nie. W tym przypadku, dzięki interwencji prezydenta Wojciechowskiego, Józef Piłsudski przeprosił generała. Honor oficera, jak widzicie, był dla Stanisława Szeptyckiego jedną z najwyższych wartości. Kiedy i dlaczego generał ustanowił Święto Wojska Polskiego? W roku 1923 generał sprawował funkcję ministra spraw wojskowych w rządzie Wincentego Witosa. 4 sierpnia 1923 roku na jego wniosek i zgodnie z jego rozkazem nr 126 zostało ustanowione święto, które wówczas nazywało się Świętem Żołnierza Polskiego. Święto to było obchodzone przez cały okres II Rzeczpospolitej i również przez formacje polskie walczące na Zachodzie w II wojnie światowej. Władze komunistyczne w PRL-u zniosły to święto w roku 1947. W odrodzonej III Rzeczpospolitej przywrócono obchody Święta Wojska Polskiego w roku 1992 ustawą sejmową. I nieprzerwanie do dziś, 15 sierpnia, obchodzimy tę uroczystość. Jak pewnie wiecie, 15 sierpnia przypada inna ważna uroczystość, wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Generał Szeptycki, wybierając datę 15 sierpnia dla uczczenia chwały oręża polskiego, opierając się na wierności Bogu, połączył pamięć o przełomowym momencie w wojnie polsko-bolszewickiej, a więc rozpoczętej właśnie tego dnia w kontrofensywie z Nadwieprza z datą święta kościelnego. Zwrócę Waszą uwagę na jeszcze jeden znamienny fakt. W roku 1923 generał był w ostrym konflikcie personalnym i politycznym z marszałkiem Piłsudskim już od bardzo wielu miesięcy, a może nawet i lat. Jednak mimo tego oraz nie bacząc na fakt, że on sam w sierpniu 1920 roku nie uczestniczył już w walkach na froncie, bo ciężko chory walczył o życie w szpitalu, honorowo zdecydował, że to właśnie przełom w Bitwie Warszawskiej. Niewątpliwe zasługi marszałka w tym zwycięstwie będą szczególnie wspominane dzięki ustanowieniu Święta Żołnierza Polskiego właśnie 15 sierpnia każdego roku. Wiesz co za to? Po tym wszystkim, co od ciebie usłyszeliśmy, trochę mnie dziwi, że tak niewiele informacji o generale i o tym, co zrobił dla Polski, przetrwało do dzisiejszych czasów. Z jednej strony trudno się z Tobą nie zgodzić, ale patrząc z innej strony, nie zupełnie masz rację. Prawdą jest, że jeśli chodzi o powszechną świadomość tego, kim był generał Szeptycki, jakie były jego zasługi dla Polski, te informacje nie są szeroko znane. Złożyło się na to, jak sądzę, dwa powody. Pierwszy z nich to ten, że szczególnie od roku 1923 generał był w bardzo ostrym konflikcie z marszałkiem Piłsudskim i jego zapleczem wojskowym i politycznym. Obóz sanacyjny, szczególnie po przejęciu władzy w 1926 roku, skutecznie eliminował z mediów wszelkie informacje o ludziach dla niego niewygodnych, takich jak generał Szeptycki, ale też i wielu innych. Stosowano także, o czym Wam już mówiłem, niehonorowe działania, takie jak pomówienia, czy fałszywe oskarżenia, które były publikowane w prasie.
Generał jak mógł próbował się im przeciwstawiać. W roku 1926, po zamachu majowym, generał w bardzo honorowy sposób wycofał się z wojska i życia publicznego. Nigdy później nie zabiegał już o swoją osobę i o to, aby była ona powszechnie znana. To moim zdaniem pokazuje siłę jego charakteru. Jemu nigdy na pewno nie chodziło o popularność w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Druga przyczyna, która się później nałożyła na tę pierwszą, to konsekwencja ogólnej zmiany geopolitycznej po II wojnie światowej. Chodzi mi o powstanie państwa komunistycznego, czyli PRL-u. Komuniści wszystkich ważniejszych dowódców, ale również polityków, artystów, działaczy społecznych II Rzeczpospolitej, szczególnie tych pochodzących z warstwy ziemiańskiej, eliminowali z wszelkiej świadomości społecznej. Posłuchajcie, jak wspominała pogrzeb generała w roku 1950. Nasza ciocia Elżbieta Szeptycki-Wejmanowa, bratanica generała. W roku 1950 stan zdrowia stryja bardzo się pogorszył. Został on przewieziony do Korczyny, dokąd wezwano mnie telegraficznie. Opatrzony świętymi sakramentami, generał zmarł 9 października 1950 roku po długiej agonii. Byłam przy jego śmierci. Wszelkie starania wydrukowania stosownego nekrologu i klepsydry zostały udaremnione przez władzę. Nie zezwolono też na uroczysty pogrzeb. Jednak mieszkańcy Korczyny związani ze stryjem postawili sprawę jasno, mówiąc do mnie i do mojej ciotki: my sami pochowamy naszego generała. Pogrzebem zajął się ksiądz kanonik Dubiel, uroczyście wystąpiła straż pożarna oraz spółdzielnia tkaczy. Ja przy pomocy znajomych zdobyłam czerwony materiał ze stołu nauczycielskiego w szkole tkackiej i przyszyłam do niego białe płótno i w ten sposób powstał sztandar do nakrycia trumny. Orszak pogrzebowy był bardzo liczny, złożony z miejscowych i przyjezdnych. Po wojnie przez kilka lat poprzez znajomych opiekowałam się grobem. Przez następne 67 lat informacje o generale były bardzo skromnie albo niestety czasem wciąż nieprawdziwie powielane przez kolejne pokolenia Polaków. I tak pamięć o generale Szeptyckim, jak i wielu innych bohaterach tamtych czasów, stopniowo zatarła się w świadomości społecznej. Ale jeśli spojrzymy na spuściznę generała z innej perspektywy, właśnie poprzez te trzy najważniejsze wartości mówiące o wierności państwu, a więc Bóg, honor, ojczyzna. Jeśli popatrzymy na generała Szeptyckiego jako na człowieka, który u zarania polskiego wojska był jednym z najważniejszych dowódców i autorytetów dla ówczesnej kadry dowódczej, dla ówczesnych żołnierzy. Był tym, który to wojsko od 1918 roku, a nawet wcześniej, od czasów legionowych, tworzył. Swoją postawą oficera, tym jak dowodził, jak wpływał na swoich podwładnych, to, że tak konsekwentnie był wierny Bogu, honorowi i ojczyźnie. Myślę, że to wszystko w jakiś sposób przyczyniło się do tego, że na sztandarach, które oglądaliście w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, właśnie te trzy wartości są wypisane. I do dziś, we współczesnym polskim wojsku, wciąż są najważniejsze. Ludzie, którzy te wartości na sztandary Wojska Polskiego wprowadzili, a więc po pierwsze prezydent Władysław Raczkiewicz, a także wszyscy najważniejsi dowódcy i wodzowie naczelni Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej, tacy jak generał Władysław Sikorski, generał Kazimierz Sosnkowski czy generał Władysław Anders. To byli oficerowie, którzy służyli w legionach albo później w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie litewsko-białoruskim bezpośrednio pod rozkazami generała Szeptyckiego. To byli jego podwładni. To byli oficerowie, którzy etos żołnierza niepodległej Polski budowali właśnie w jakimś sensie wzorując się również na postawie generała broni Stanisława Szeptyckiego. Czyżby pamięć o nim zupełnie zatarła się? Czy też poprzez to, co jest najważniejsze, przetrwała na sztandarach żołnierzy II wojny światowej i dziś III Rzeczpospolitej?